indywidualnych Tomasz Obszański, Gabriel Janowski, ci, którzy okupowali Ministerstwo Rolnictwa. Konkretów w tym wszystkim, co usłyszeliśmy, niewiele i o tym porozmawiam z naszym stałym komentatorem Bogdanem Pękiem. Dzień dobry. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Dzisiaj wylana gnojowica na biuro poselskie Jarosława Wałęsy z Koalicji Obywatelskiej. Gnojowica dostarczona do pani minister klimatu Pauliny Henik-Kloski. Tak to wygląda z perspektywy tych młodych rolników, o których była mowa. Tutaj mieliśmy najpierw odstępujących od protestu ludzi z tych ugrupowań, które kojarzone są z PSL-em i z obecnym rządem. No i teraz konferencję prasową Solidarności Rolników Indywidualnych, w której jest mowa o jakichś ustępstwach, chociaż one chyba dotyczą tego, czego rolnicy nie postulowali, czyli dopłat, no a nie Zielonego Ładu, czy sprawy zboża spoza Unii Europejskiej. Jak Bogdan Pęk ocenia to, co zostało w tym momencie osiągnięte? Panie redaktorze, proszę mi pozwolić na troszkę dłuższą wypowiedź wstępną, bo chciałem się podzielić swoim ogromnym 30-letnim doświadczeniem politycznym. Ja widziałem już niejedno w naszej ukochanej ojczyźnie i chciałem państwu powiedzieć, zwracam się do rolników, którzy w tej chwili nas oglądają. Nie miejcie żadnych złudzeń. Jedynym skutecznym sposobem zmuszenia rządu Donalda Tuska do ustępstw jest porządne lanie, czerwona kartka w wyborach samorządowych, a szczególnie musi to dotknąć tak zwanej trzeciej drogi, która jest wielkim oszustwem politycznym, bo była przedstawiana koalicja partii pana Hołowni z Polskim Stronnictwem Ludowym jako nowa jakość polityczna, która miała wnieść zupełnie nowe wartości i nie trzymać kursu proeuropejskiego, proniemieckiego Donalda Tuska czy lewackiego, globalistycznego, ale nowy, nasz, polski. I co się okazało? Że rolnictwo zostało nadane panu Siekierskiemu, który już raz dokonał swojego, mianowicie on był jednym z głównych negocjatorów wejścia Polski do Unii Europejskiej i tak z panem Kalinowskim negocjowali, że rolnicy polscy dostali jedynie 25% dopłat z tego, czym cieszyli się rolnicy europejscy. Jeżeli oni teraz nie dostaną solidnego lania, a zwłaszcza Polskie Stronnictwo Ludowe, to nie miejcie złudzeń. Przejdą wybory samorządowe, następnie przejdą wybory europejskie, w których jeżeli też nie otrzymają solidnego ostrzeżenia, przejdą do porządku dziennego, będą wobec was używać siły. Natomiast żeby was wyraźnie wzmocnić moralnie i ideowo, to uważam, żeście osiągnęli bardzo dużo. Zwróciliście uwagę szerokiej polskiej opinii publicznej na sprawę rolnictwa, bo przecież ludzie rozumieją, że jeść muszą wszyscy i jak nas pozbawią suwerenności żywnościowej, samowystarczalności żywnościowej, to będziemy musieli kupować drogi i kiepski towar z zagranicy. I 70 kilka procent, około 80% rodaków popiera te strajki. No właśnie, panie Bogdanie, bo ja chciałem zapytać o to, jak to widzieliśmy przy okazji tych negocjacji, bo byłem na blokadzie rolniczej w Gnieźnie i tam usłyszałem od rolników. Nas nie reprezentuje żaden Władysław Serafin, jakiś dinozaur ze świata od PZPR, od roku 1969. Nas nie reprezentują izby rolnicze, które są opanowane przez PSL i to, o czym pan mówi, czyli to, że w szczególności trzecia droga i PSL, żerując to, co się dzieje w rządzie w sprawach rolnictwa, muszą za to odpowiedzieć również w wyborach samorządowych, to jest bardzo mocno rozmywane. To znaczy mamy strategię, kiedy rząd chce rozmawiać ze swoimi, że wśród negocjujących jest dawny zastępca Michała Kołodziejczaka, jest człowiek również zatrudniony w Ministerstwie Rolnictwa jako przedstawiciel rolników. Tak, no oczywiście, no przecież
przez te kilka miesięcy ten rząd pokazał, że nie ma takiego oszustwa publicystycznego, propagandowego, do jakiego by się nie był w stanie posunąć i w tych negocjacjach moim zdaniem symulował. Rząd Donalda Tuska tylko wtedy ustąpi pod presją Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, której właściwie podlega, można powiedzieć, no nie wprost, nie formalnie, ale ideowo i politycznie. Tylko wtedy ustąpi, jeżeli zdecyduje się 30 mandatów Polskiego Stronnictwa Ludowego postawić twardo. Bez 30 mandatów Polskiego Stronnictwa Ludowego, i to, proszę państwa, jest klucz do sprawy, bo na Hołownię nie ma co liczyć. Nie są w stanie utrzymać tego rządu i rządzić. Gdyby PSL postawiło sprawę na ostrzu noża, to oczywiście musiałyby się znaleźć skuteczne rozwiązania, a te rozwiązania nie mogą być uzyskane bez zgody Unii Europejskiej, chyba że rząd, tak jak poprzedni rząd, sprzeciwi się decyzjom Unii Europejskiej i to, co najważniejsze, niekontrolowany przepływ towarów ze wschodu, z Ukrainy, z Rosji, zostanie wstrzymany decyzją polskiego rządu. Może już nie tego, ale najważniejsze jest, żeby im dać do zrozumienia przy pomocy kartki wyborczej, że nie tolerujemy tego, że rozumiemy dokładnie, o co chodzi, że jakieś pojedyncze frakcje rolnicze nie mają żadnego znaczenia, że tylko wielkie siły polityczne, propolskie, pronarodowe, mogą doprowadzić do odzyskania normalności w polityce polskiej, a wygrana w wyborach do Parlamentu Europejskiego być może w polityce europejskiej. Bez tego Michał będą Kołodziejczak siły, w odpowiedzi będą na te protesty dzisiejsze użył określenia szantażyści. Michał Kołodziejczak potępia radykalizm, jak mówi, protestów rolniczych. Mówi to człowiek, który jeszcze niedawno mówił o rzucaniu pod nogi łbów polityków, oszustów. Ja ich wszystkich rozliczę. Były to dużo ostrzejsze słowa niż te, które dzisiaj padają. Ostre słowa ze strony Jarosława Wałęsy, posła Koalicji Obywatelskiej, który o rozlaniu gnoju mówi o zniszczeniu zabytkowych drzwi, o chuligaństwie. Te protesty, jak się porówna z tym, co dzieje się choćby we Francji, w Niemczech, są wyjątkowo spokojne. Natomiast ze strony tamtych polityków, wobec wszystkich, którzy oni uznają za taką niekonstruktywną opozycję, która nie jest jakimś nowym Bolkiem, padają określenia najostrzejsze. No oczywiście, no pan Kołodziejczak do tej pory był no taką postacią, powiedziałbym, karykaturalną, ale w tej chwili trzeba już powiedzieć wyraźnie, że jest to człowiek, który sprzedał swoje ideały, które symulował, bo przecież nie można zmienić ideałów i poglądów w tak krótkim czasie za cenę jakiegoś stołka. Moim zdaniem jest to człowiek, który zaczął pozować, ale był nieudaną karykaturą pana Lepera i w tej chwili znalazł się w sytuacji bez dobrego wyjścia, bo wobec własnego elektoratu i własnych działaczy własnej partii skompromitował się, jest uznawany za zdrajcę. Do negocjacji się nie nadaje, bo nie ma do tego minimum potrzebnych kwalifikacji, wyczucia politycznego czy jakichkolwiek zdolności organizacyjnych. Zostanie szybko odrzucony i skończy na śmietniku politycznej historii. Ale tego typu działania są powtarzane od lat. Zawsze jak trzeba było osiągnąć takie cele, żeby podporządkować Polskę jeszcze bardziej Unii Europejskiej i zewnętrznym siłom, to zawsze tworzono jakieś sztuczne partie, nie wiadomo za czyje pieniądze. Zawsze tworzono tak zwaną nową jakość, na którą kilkanaście procent ludzi się dawało nabierać. I tym razem zrobiono to właśnie poprzez tak zwaną trzecią drogę z udziałem Polskiego Stronnictwa Ludowego, co szczególnie należy piętnować. I jeżeli do tego nie wrócimy i
nie pokażemy jej im tej czerwonej kartki, bo około dzieciaku to nie ma za dużo co mówić. No po prostu śmieszna, żałosna postać. To nie będziemy w stanie uzyskać zamierzonych celów. A rolnictwo, utrzymanie poziomu polskiego rolnictwa, jego niezależności i zdolności do opłacalnej produkcji jest jednym ze strategicznych celów suwerennej Rzeczpospolitej. To jest polska racja stanu. Dowiadujemy się, że być może Donald Tusk chce wysłać zarówno ministra Czesława Siekierskiego, jak i panią minister Paulinę Henik-Kloskę. Pierwszy to polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, druga to Polska 2050 Szymona Hołowni. Wysłać ich do Parlamentu Europejskiego, czyli rolnicy odbierają to w taki sposób. Wywołaliście tu największe protesty w historii III Rzeczpospolitej, protesty rolnicze. No to usuwamy was teraz z pola widzenia i w nagrodę dostajecie te sute pensje eurodeputowanych. Co pan o tym myśli? No to od dawna się mówi, że to może dotyczyć nie tylko tych osób, które pan wymienił, ale także pana Bodnara, także Sienkiewicza, być może ministra spraw wewnętrznych, którzy swoimi działaniami wielokrotnie i ostro złamali prawo i polską konstytucję, żeby dać im immunitet europejski, który uchylać może Parlament Europejski zdominowany przez tą partię Wielkiej Rzeszy Czwartej. Czyli usunięcie ich poza zasięg polskiego prawa, nawet gdyby tutaj wygrała z powrotem patriotyczna koalicja. Ale to są drugorzędne historie. Kluczowe jest to, co wtedy zrobi niejaki Kosiniak-Kamysz, który mieni się niezależnym politykiem i wspólnie z panem Hołownią, marszałkiem Sejmu, mają wystarczającą siłę, żeby wymusić na premierze Tusku i Platformie Obywatelskiej wszystko, bo gdyby oni go opuścili, to ten rząd natychmiast upadnie i Tusk nie będzie w stanie realizować tego, co obiecał Unii Europejskiej. Więc różne zmyłki, różne działania ogłupiające, że tak powiem, będą prowadzone. Przeciąganie, przesuwanie terminów, obietnice bez pokrycia. Może jakąś niewielką obietnicę się uda wykonać. Natomiast bez zmiany polityki Unii Europejskiej albo bez zmiany polityki rządu polskiego wobec Unii Europejskiej rolniczych projektów nie da się rozwiązać. Chyba, żeby wspomniał pan o ministrze Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, który stara się trzymać w tej chwili tak trochę z boku od tego, bo on jest ministrem obrony narodowej. Natomiast jest to kluczowa postać, która może podjąć decyzję. Na przykład wychodzimy z rządu, na przykład zmuszamy Donalda Tuska do jakichś działań, które by realnie odpowiadały na postulaty rolników. Z drugiej strony jest to postać bardzo mocno uwikłana we wszystkie układy III Rzeczpospolitej. Pamiętamy słynne taśmy, gdzie Jan Kulczyk chwali Kosiniaka-Kamysza, że potrafił załatwić podwyższenie wieku emerytalnego. Człowiek uwikłany od czasów komuny, kiedy jego ojciec był wiceministrem w rządzie Mieczysława Rakowskiego, a wujek Zenon Kosiniak-Kamysz to były te handel zagraniczny w czasach komuny, czyli te takie miejsca, można powiedzieć, najbardziej opanowane przez ten establishment. Czy jest możliwość, żeby taki polityk jak Władysław Kosiniak-Kamysz zmienił front, żeby opowiedział się po stronie rolników, biorąc pod uwagę to strategicznie, to znaczy całą sytuację w Europie, także obronę polskich gospodarstw rodzinnych? Tak jest. Uważam, że tylko wtedy, jak w zbliżających się wyborach samorządowych poniosą dotkliwą klęskę, to wtedy doły Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam jest jeszcze sporo porządnych ludzi, wymuszą albo zmianę polityki prezesa Kosiniaka, albo go odwołają po prostu i zmienią władzę, i albo przystąpią do ponownej negocjacji polityki rządu, albo z tego rządu wystąpią, co oznaczałoby jego upadek.
Jeżeli oni teraz wyraźnie odczują, że przegrali wybory samorządowe, bo popierają antypolską i antyrolniczą politykę, choć zawsze się mienili reprezentantem polskiej wsi, to to jest jedyna droga. No zresztą, co tu dużo mówić, panie redaktorze, no przecież samo postawienie pana Kosiniaka-Kamysza na stanowisko ministra obrony narodowej, człowieka, który nigdy w życiu nie miał w jakikolwiek bądź sposób, nawet pośredni, z wojskiem do czynienia, to jest takie jak w tej powiastce. Na wojnie się znam, bo oglądałem na wideo Rambo. To są ludzie, którzy postawieni zostali do wykonania najtrudniejszych zadań, które nie wypada wykonywać Tuskowi, bo mógłby się narazić na przykład Stanom Zjednoczonym Ameryki, albo niejasna jest jeszcze sytuacja w NATO, w jakim kierunku to pójdzie. Nie wiadomo, który prezydent będzie po wyborach w Stanach Zjednoczonych, więc na wszelki wypadek te gorące kartofle zostawiają Hołowni. Panie Bogdanie, ja chciałem zapytać jeszcze o jedną rzecz, jako dla kogoś, kto ma doświadczenie także jako rolnik, jako absolwent i średniej szkoły rolniczej, Akademii Rolniczej w Krakowie. Jak pan widzi to młode pokolenie rolników? Bo ja mam wrażenie, byłem na tych blokadach rolniczych w Gnieźnie, w Golęczewie. Mam wrażenie, że to jest masa świetnych młodych ludzi, którzy z jednej strony zachowali wartości swoich ojców, przywiązanie do ziemi, przywiązanie do ojczyzny, przywiązanie do wiary, a z drugiej strony no, świetnie posługują się nowymi technologiami. I ja mam wrażenie, że troszkę ci różni starzy działacze, na ich tle szczególnie ci, którzy powiązani są tak naprawdę z rządem Tuska, wypadają na tym tle trochę jak takie dinozaury, które nie rozumieją, o co tym młodym rolnikom świetnie sobie radzącym z tym prowadzeniem tych protestów i świetnie zdającym sobie sprawę, że jeśli nie wygrają, to czekają rolnictwo najgorsze rzeczy, że tutaj następuje taka dysproporcja i dysonans pomiędzy tymi dwoma grupami. Panie redaktorze, gratuluję tego stwierdzenia, bo trafił pan w sedno. Ci młodzi rolnicy to są przede wszystkim ludzie dużo lepiej przygotowani, zarówno zawodowo, ale także mentalnie. Jeżeli zachowują ideowość, wszystkie te miana polskości z patriotyzmem na czele, umiłowanie własnego kraju, to stają się bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem. Oni potrafią się posługiwać internetem, nowoczesnymi metodami propagandy i informacji. Są zdolni do samodzielnej, krytycznej oceny faktów, czyli myślenia tak zwanego. Wielu ludzi w Polsce po przegranych wyborach no, weszło w stan takiej, powiedziałbym, apatii, czy żeby nie powiedzieć załamania i utraty nadziei. Te protesty rolnicze, zwłaszcza tych młodych rolników, świetnie wykształconych, rozumnych, no, tknęły nowe życie w myślenie o przyszłości i nadzieję, że ten antypolski rząd Donalda Tuska nie utrzyma się i że mamy jeszcze tutaj potencjał wystarczający, żeby walczyć o suwerenną Polskę. No ale pamiętajcie państwo, przy dzisiejszej technice i technologii, przy ogromnej przewadze sił militarnych, jakimi dysponuje państwo, jedyną skuteczną metodą są wybory. Oczywiście można stosować różnego rodzaju inne pomocnicze rzeczy, ale bez generalnego strajku, bez jakiegoś buntu części oddziałów wojskowych nie ma szans, żeby wygrać. Zawsze przy wsparciu Unii Europejskiej, bo Unia Europejska bije brawo obydwoma rękami, że Polska traci, że suwerenność Polska jest stopniowo odbierana, że podmiotowość państwa polskiego jest odbierana, że to, co się stało przez te 8 lat, czyli ogromne wybicie się na szybszy rozwój, na pozycję konkurencyjną w stosunku do Niemiec zwłaszcza, ale do całej Europy Zachodniej, będzie można jakoś likwidować i podstawy suwerennego państwa polskiego również pod pretekstem zemsty, bo tylko tyle potrafią, a jednocześnie swoich ludzi oskarżonych o różnego rodzaju przestępstwa. Panie Bogdanie, musimy już w tym momencie kończyć. Bogdan Pęk o Polsce
polskich rolnikach, o ich celach, o protestach, także o tym młodym pokoleniu rolników. Wszystko to relacjonujemy w telewizji Republika. Pozdrawiam. Zostańcie Państwo z naszą stacją. Do zobaczenia przy urnach wyborczych.